Cześć, dzisiaj wracam do mojej ulubionej serii, a więc laptopu w określonym budżecie. Poprzednio testowałem ThinkPada T495 opartego o procesor Ryzen 5 i 7. Uważam, że w kwocie do 1000 zł to nadal świetny wybór. Wiem jednak, że spora część z Was szuka czegoś jeszcze tańszego. Kupiłem więc poprzedni model T480 oparty już o procesor Intela i dzisiaj o nim porozmawiamy. Czy tanio może być dobrze? Myślę, że w przypadku ThinkPada zdecydowanie tak. Zaczynamy. Lenovo ThinkPad T480 na pierwszy rzut oka nie różni się mocno od nowszego brata. Łatwo zauważyć wymienną zewnętrzną baterię oraz wyraźnie szersze ramki matrycy, co powoduje, że cała konstrukcja jest ciut większa przy zachowaniu tej samej wielkości matrycy. Całość jak zawsze dobrze spasowana, solidna. Jeśli znasz serię ThinkPad, wiesz już jak wygląda T480. To ponadczasowy design, który nadal dobrze prezentuje się na biurku. Model ten spotkacie najczęściej z procesorami Intela 8 generacji. Od i3 po i7 optymalnym wyborem będzie model i5 8 generacji. Unikajcie starszych, rzadziej spotykanych, ale ciągle proponowanych modeli z procesorami 7 generacji. Wróćmy jeszcze na chwilę do tabeli. Dlaczego i5? Zobaczcie. i3 posiada tylko 2 fizyczne rdzenie i 4 wątki. i5 oraz i7 już 4 rdzenie i 8 wątków. Główna różnica to lekko zmienione taktowanie oraz podbita w i7 pamięć cache. W domowych zastosowaniach różnicy między i5 a i7 nie zauważycie. Co ważne, to bardzo dobra wiadomość, jest moduł TMP 2.0, możecie więc cieszyć się najnowszym Windowsem 11, a przypominam, że 10 traci wsparcie, w tym aktualizacji bezpieczeństwa od października przyszłego roku. Mój egzemplarz kupiłem prywatnie na Allegro, nie jest to żaden sample testowy. Wizualnie prezentuje się naprawdę dobrze, są tu drobne rysy, przetarcia, ślady po nalepkach. Wszystko co może wynikać ze zwykłej eksploatacji, mimo iż sprzedawca zakwalifikował go jako kategorię B, czyli teoretycznie taki mogący nosić większe ślady użytkowania. Ja takowych nie widzę, laptop prezentuje się naprawdę dobrze, zaraz na przebitkach ocenicie sami. A jak wyglądał cały proces zakupu, zapraszam na Allegro. Jak najlepiej szukać? Wpisujemy model T480, zaznaczamy procesory i5 oraz i7. Pamięć 8 lub 16 GB, może być 8, a dlaczego wyjaśnię za chwilę. Koniecznie matryca Full HD o rozdzielczości 1920x1080 i oferty kup teraz. Link do gotowych filtrów z Allegro zostawię Wam w opisie filmu. Po krótkiej chwili znalazłem ten egzemplarz, jest 16 GB pamięci oraz dysk NVMe, na to warto również zwrócić uwagę. Czasami może być to jeszcze dysk typu SSD SATA plus wskazana matryca Full HD. Sprzedawca wskazuje tutaj lekkie odbicie klawiatury widoczne na matrycy, to częsta przypadłość tego modelu i możecie mi wierzyć, nie zauważycie tego w codziennej pracy. I tutaj na chwilę się zatrzymam i powiem, dlaczego wariant 8 GB będzie również ok, bowiem w modelu ThinkPad T480 pamięć RAM nie jest wlutowana, mamy 2 sloty na RAM. Wybierając więc model 8 GB macie gwarancję, przynajmniej tak to wychodziło fabrycznie, że drugi slot będzie wolny i w ten slot możecie dołożyć drugi moduł 8 GB, a pamięć typu DDR4 aktualnie jest bardzo tania. Jak to zrobić, pokażę Wam za chwilę, gdy zajrzymy już do środka. Nieco inaczej ma się w wariancie 16 GB, bo tutaj nie wiemy, czy producent użył jednego modułu 16 GB, czy dwóch modułów po 8 GB, a dużo lepiej byłoby, gdyby były to dwa moduły po 8 GB, bowiem wtedy pamięć działa nam w trybie dual channel 128-bitowo, zyskujemy ciut do ogólnej wydajności i dużo do i tak słabego już Intela UHD 620. Mamy więc mały element loterii. Sprzedawcy na Allegro rzadko kiedy podają szczegóły specyfikacji i jest więc opcja, że traficie wariant z drugą wewnętrzną baterią o pojemności dodatkowych 24 Wh. Baterie zewnętrzne również mogą różnić się pojemnością. Możemy też trafić model z zainstalowanym już modemem LTE lub nawet matrycą dotykową. Chyba że zdecydujecie się na wariant 480S, którego również polecam. Cenowo zwykle te modele są zbliżone, a jakie są główne różnice? Spójrzcie na tabelę. Model T480S jest nieco cieńszy i sporo lżejszy, głównie ze względu na tylko jedną wewnętrzną baterię. W prezentowanym T480 możemy zainstalować dwie. T480 to również dwa banki na pamięć, T480S natomiast ma wlutowane 4 lub 8 plus jeden wolny slot.
T480 teoretycznie wykaże nieco niższą wydajność dysku NVMe, a to ze względu na mniejszą liczbę linii PCI Express przydzielonych do niego, w praktyce jednak nie ma to większego znaczenia. A tak prezentują się podstawowe parametry techniczne. Bateria zewnętrzna tutaj jest o dużej pojemności, dlatego laptop stoi nieco wyżej, co sprawia, że jest minimalnie pochylony. Wzdłuż prawej krawędzi znalazło się miejsce dla gniazda card SD, portu ethernetowego, dwa razy USB 3.1 generacji pierwszej oraz HDMI 1.4. Obsłuży więc 4K, ale tylko przy 30 Hz. Oraz złącze audio. Wzdłuż lewej natomiast USB 3.1 typ C generacji pierwszej, port dokujący i USB typ C Thunderbolt 3 i obsługą ekranów zewnętrznych 4K, tym razem do 60 Hz. Główną zaletą tego modelu będzie więc jego modularność, począwszy od pamięci, o której już mówiłem. Mamy również opcjonalne złącze na kartę WWAN, najczęściej będzie puste, czasami będzie zainstalowany modem LTE. Możemy w to miejsce również dołożyć drugi dysk. Możemy zmienić również kartę sieciową na Wi-Fi 6, dołożyć drugą wewnętrzną baterię 24 Wh i skorzystać z kilku wariantów baterii zewnętrznej. Zajrzyjmy więc do środka i zobaczmy, jak to wygląda. Na początek wypinamy zewnętrzną baterię. Kilka śrub i mamy swobodny dostęp do większości komponentów. Dysk NVMe fabrycznie montowany jest przez Lenovo z adapterem w zatoce 2,5-calowej. Możecie tutaj również spotkać jeszcze klasyczny dysk SSD SATA. Tutaj mamy miejsce na opcjonalną kartę WWAN, czyli modem LTE do internetu. Możemy również wykorzystać ten slot do instalacji dodatkowego dysku NVMe. Będzie jednak wymagane spełnienie kilku warunków. Jeśli interesuje Was, jak dołożyć drugi dysk, dajcie znać w komentarzach, to szerzej to omówię. Powyżej mamy kartę Wi-Fi z modułem Bluetooth. W moim modelu brak drugiej baterii, jest tylko plastikowa zaślepka. Jeśli dopiszę Wam szczęście, tutaj będzie zainstalowana druga bateria. Pamiętajcie jednak, że wtedy koniecznie należy ją wypiąć. Są również, jak już wspomniałem, dwa gniazda na pamięć typu DDR4. Akurat fajnie trafiłem, że są dwie kości po 8 GB. Jak już wspomniałem, to dużo lepiej, szczególnie dla i tak już słabego zintegrowanego układu graficznego. Ten moduł jest akurat o taktowaniu 2600, ale procesor i tak zredukuje do 2400, więc możecie szukać kości 2400. Jeśli potrzebujecie pomocy, napiszcie w komentarzach, podrzucę kilka ofert z Allegro. W tym segmencie cenowym odpuszczę sobie benchmarki, pokażę Wam bardziej praktyczne zastosowanie, no może poza dyskiem, bo ten sprawdziłem i wypada naprawdę dobrze. Mam tutaj największą możliwą baterię, jako nowa pozwalała na ponad 12 godzin pracy. Ta już jest lekko zużyta, jednak 4 godziny przy 50% podświetlaniu matrycy to nadal dobry wynik. System działa bardzo płynnie, odpalmy może teraz Spotify i zajrzyjmy na przeładowaną zwykle reklamami wirtualną Polskę. Ciekawości i chęci eksploracji nowych obszarów życia, ich umysł jest ostry, a zdolności komunikacyjne mocno rozwinięte, co sprawia, że łatwo nawiązują kontakt z innymi. Panny to osoby towarzyskie i pełne energii, które potrzebują wielu bodźców, zmian oraz kontaktów z ludźmi. Są mądre, teraz może Allegro, nazywać się swoją wiedzą, często też zmieniają swoje poglądy w zależności od sytuacji. Ludzie o tym znaku zodiaku bardzo szybko podejmują decyzje, które jednak nie zawsze są przemyślane. Panny to osoby, które charakteryzuje lekkość podejścia do życia. Włączę na YouTube jakiś materiał 4K i 60 klatek. Otwartości potrafią niezwykle szybko zmieniać się i rozwijać. Osoby spod znaku panny uwielbiają nowe wyzwania, takie jak podróże, eksperymenty w kuchni czy też gdzie indziej, próbowanie nowych hobby. Cechuje je duża niezależność, ciekawość świata oraz pragnienie wolności. Szybko angażują się w nowe zainteresowania. I zatrzymam teraz już Spotify. Wracamy na Allegro. Przygotowałem jeszcze wysokiej jakości materiał 4K 60 klatek z wysokim bitrate'em.
ThinkPad T480 to niezwykle udana konstrukcja z ponadczasowym designem i dużą opcją rozbudowy. Mamy moduł TPM, dlatego przez wiele lat będziemy mogli cieszyć się jeszcze aktualizacjami bezpieczeństwa systemu Windows 11. Model ten dobrze sprawdzi się w codziennych zastosowaniach do prac biurowych czy do oglądania filmów w rozdzielczości 4K z wykorzystaniem HDMI lub USB-C i Thunderbolt 3. W grach fajnie testowałem. UHD 620 ze starszymi tytułami na niskich detalach powinien sobie poradzić. Jeśli interesuje Was wydajność tego modelu w grach, dajcie proszę znać w komentarzach, postaram się dograć dodatkowy materiał. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam Mani z kanału Manitech. Trzymajcie się.